Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej sesji ze Spyro the Dragon Prototype. Albo zagrajmy w Spyro the Dragon Prototype. Poprzednim razem, czyli dokładnie to wczoraj, bo to jest różnica u mnie między jednym dniem, bo w zasadzie to wczoraj, czyli 5, nagrywałem tą drugą dla was sesję od świata, od końcówki świata drugiego do tego świata. Tak więc, tak jak sami widzieliście na poprzedniej sesji, troszeczkę się działo, żeśmy mieli konfrontację chociażby w Magic Crafter z bossem, który miał malutkie zmiany. Sami dobrze pamiętacie naszego Blowharda, z którym mieliśmy styczność zawalczenia. No i co? I troszeczkę przebiliśmy się przez ten świat i troszeczkę zmian się pojawiło, jak chociażby niebe smoki. Co mogliśmy zauważyć, że po prostu nawet bez żadnego tekstu po prostu były na tych platformach i znikały. Tak więc teraz ja myślę, że dobrym pomysłem, ponieważ jestem już pełen sił, ponieważ się wyspałem, mamy godzinę prawie 10, bo 9:54, 6 czerwca. Tak więc z dumą mogę już rozpocząć poziom, którego bardzo nie lubię i szczerze powiedziawszy, fajnie byłoby, gdyby się go pozbyli. Tak więc wiem, że przez minutę byłem dosyć duży, ale to było takie, wiecie, wprowadzenie, jakby to można powiedzieć, do odcinka. Tak więc już się zmniejszyłem, jest wszystko w porządku, rozpoczynamy poziom, ściszam sobie delikatnie tutaj słuchawki, ponieważ nie chcę, żeby gra była na równi ze mną, ponieważ gdy gra jest na równi ze mną, kiedy ja komentuję wam serię, to wtedy jest źle, dlatego że w momencie, kiedy gra jest na równi ze mną, to ja bardzo szybko się dekoncentruję, a wolę być jednak skoncentrowany, żeby tam po cichu sobie gra leciała. Treetops chyba ma normalnie soundtrack, ten jaki był, tak mi się przynajmniej wydaje, bo nie przypominam sobie, żeby ten soundtrack grał w innym poziomie, tak więc wydaje mi się, że tutaj jest wszystko jak najbardziej w porządku. Jakie macie dzisiaj plany na niedzielę? O, proszę bardzo, już się gra skraszowała. Dobra, ruszyła. Kurczę, przez chwilę myślałem, że się coś faktycznie zbugowało, bo kurde, to było niepojęte. Ojejku. Ale żebym się wystraszył. Ja pierdzielę. Dobra, wszystko się tutaj dobrze nagrywa? Tak, mikrofon się nie nagrywa, tylko w Audacity, więc okej, przez chwilę mi emulator wyrzuciło, bo jak sami słyszeliście, jakieś dziwne dźwięki się tutaj wkradły. Nie rozumiem tego, ale dobra, kontynuujmy dalej. Jakie macie plany na niedzielę? Powiedzcie mi, jakie macie plany na niedzielę, bo dzisiaj jest naprawdę, kurczę, znowu piękna pogoda, tak jak wczoraj, 20 chyba 5 stopni, a dopiero mamy ranek. Tak więc jestem ciekaw, tak szczerze jestem bardzo ciekaw tego, co dzisiaj będziecie wy porabiać, co ja dzisiaj będę porabiał, znaczy ja wiem, co ja będę porabiał, bo ja dzisiaj idę po rowery, bo w końcu rozpoczynamy sezon rowerowy! Oh yeah! Nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, kurczę. Nie rozumiem, czemu ta gra tak dziwnie teraz zatrzymuje się w tym poziomie, o co? Nie wiem, to jest jakieś dziwne. Teraz w ogóle ta gra ma jakieś problemy same ze sobą dzisiaj. Wyjdziemy sobie z poziomu po prostu. Powiem wam szczerze, że odnoszę wrażenie, że tego poziomu nawet nie zrobimy, dlatego że on non-stop się crashuje. Więc na to wygląda, że mój znienawidzony poziom po prostu będzie ominięty, dlatego że no chcąc nie chcąc, no nie mogę go zrobić. Mogłem go zacząć, ale no sami widzicie, jak ja go zacząłem, nie? No, sami widzicie, więc generalnie myślę, że bezpiecznie będzie już ruszenie na kolejny świat, bo ten poziom się praktycznie crashuje za każdym razem. Gdzie ja nie polecę, to albo jest ten jakiś lag w zasadzie skrzynki, na zasadzie niezniszczonej skrzynki, albo jest to właśnie na takiej zasadzie, że jakby to można powiedzieć, albo to jest właśnie na takiej zasadzie, że gdzie ja nie polecę do przodu, to się zaraz pojawia czarny ekran. Więc lecimy do Dreamweavers, następny świat. A co? Jak nie możemy zrobić tego, to zrobimy następny świat. A co? I znowu muzyka z tego, Stonehill. Trochę niepasująca, ale okej. Kurde, zleciałem w dół, najgorzej.
Aj, muszę sobie ten tryb analogowy włączyć, bo mam wyłączony z jakiegoś powodu. Znaczy wiem z jakiego powodu, bo mi się ten emulator przecież wyłączył. I wszystko jasne. Nie lubiłem nigdy tych kurde stworów, bo zawsze mnie denerwowały, tak szczerze powiedziawszy. Ale okej. Jak trzeba, to trzeba z nimi walczyć, to co ja poradzę? Ale same dziesiątki od nich dostaję, więc to dobrze chyba. Tu mamy bossa, czyli Żaka, a tam mamy balonistę do następnego i zarazem ostatniego świata, więc jest wszystko w porządku, jest wszystko pod kontrolą. Tutaj mamy 300 tych klejnotów do zebrania, tak więc myślę, że to też w miarę easy będzie. Przynajmniej tak mi się wydaje. O, Lofty Castle, mój ulubiony poziom. Jestem ciekaw, jaki tutaj soundtrack będzie grał. Chciałem powiedzieć mój ukochany poziom, bo ja uwielbiam Lofty Castle w Spyro 1. Tak więc, no tak jak widzicie, jeden z poziomów nie chce działać, więc po prostu musimy dalej zgromić, no co będziemy kurde się poddawać, no. Okej, i smok nie miał nam tutaj nic ciekawego do powiedzenia, więc se po prostu zniknął. No czasami lepiej się po prostu nie odzywać, jak ma się głupoty gadać, taka jest prawda, więc... Dobrze, że smok się tutaj nie odzywa, bo by pewnie jakieś głupoty powiedział nam. O, i 200 klejnotów i my giniemy w koncertowy sposób. Brakuje nam jeszcze setki, tak więc myślę, że niedługo dokonamy wyczynu i będziemy mieli tą setkę. O, 25, jak fajnie. Haunted Towers, spoko, spoko. Tutaj nic nie ma. A, tutaj życie by było. Ale nie ma. I smuteczek trochę. Smuteczek, bo nie ma życia, a życie fajna sprawa. Ja tak przynajmniej uważam, że życie jest spoczko. Życie jest no elo. Ale wiem tylko tyle, że jeżeli będzie odblokowany Gnasty Slot, to niestety do tego poziomu już nie wejdziemy. Dlatego, że tak jak widzicie, skoro nie możemy zrobić większości poziomów na 100%, to z sekretnego... zakończenia, którego raczej nigdy nie zobaczymy, bo ta gra nawet nie miała wprowadzenia, no to tak na dobrą sprawę w świecie Gnastiego będziemy mogli skończyć już normalnie let's play z Spyro 1 prototypu. Możliwe, że jeszcze odcinkowo, nie mówię, że teraz, ale w połowie wakacji nagramy drugą wersję Spyro 1, że tak powiem, prototypu, ponieważ tam się coś nieco pozmieniało, ale wolałbym to jednak mimo co na live zrobić, dlatego że po prostu z tego co słyszałem, to są naprawdę takie minimalne zmiany od tego prototypu. Tak jak to było w przypadku Crasha Team Racing, nie? Gdzie wersję z 14 sierpnia po prostu już ograłem na live'ie. Bo ona tam miała maluteńkie zmiany, więc zobaczymy zresztą, zobaczymy. No i mamy chyba wszystkie smoki już nawet uratowane. Tak mi się wydaje. O, a tutaj w Reignited Trilogy był ten. Ten takie sekretne pomieszczenie. Ten sekretny pokoik. To co, lecimy od razu na ten, na poziom lotniczy. Flying, oh yeah, hehehe. Lecimy se na latanko. O, i mamy tutaj, kurde, bardzo pięknie graficzny poziom. Jezu, jak on wygląda, ja pierdziule. No to widać, że to jest prototyp, kurde, w 60%, bo tutaj nawet jeszcze nie wiedzieli, jak go ładnie ubrać i wygląda tak trochę z tektury ten poziom, albo z takiego strasznie ściernego papieru toaletowego zrobiony.
Takiego najtańszego, kurde, z Tesco na przykład, albo z jakiegoś innego sklepu. Wiecie, o co chodzi. To ja pytanie, które pociąg będzie. Kociąg, tak, kociąg, to niezły kociąg. O, gra tutaj już nawet nie ogarnia, co my atakujemy, bo te helikopterki mają zupełnie inne logo, więc... Gra już się sama w sobie zgubiła. Nie wie, co my atakujemy. Teraz pytanie, gdzie ja... Skrzynka! O kurde, aj! Trzy skrzynki pominąłem, najgorzej! To może chyba teraz tędy polecimy na sam początek. Tak myślę, że byłoby lepiej. Oto skasujemy te helikopterki i będzie picobello. Tylko mam nadzieję, że zdążę. Chociaż marne są tego szanse. Ale zawsze coś. Nie, nie zdążę. Fuck! Fuck, fuck, fuck! Nie, nie dobrze, nie dobrze, nie tak to chciałem ogarnąć. Dobra, mamy teraz kolejną szansę, więc nie zmarnujmy jej tylko. Tutaj mamy helikopterki i jak najbardziej tak. Okej. Tam potem zajmiemy się kolejną ciuchcią. Spokojnie, nie macie o co się martwić. Na spokojnie, Michał. Nikt cię nie goni, wręcz przeciwnie. Każdy cię zachęca, żebyś to robił na spokojnie. Ale to źle zrobiłem, ja pierdzielę. Kurczę, o nie. Dobra. Teraz pytanie, czy dobrze by to ogarnęliśmy? Bo ja mam pewne obawy, że jednak nie, no ale nie chcę się zniechęcać. Jest. Jeszcze jeden, proszę. Jest, udało się, jest. O kurde, ale pokracznie, ale się udało. Udało się. Jezu, jak ja się z tym męczyłem, masakra. Nie chcę powtarzać. Spadamy stąd, teraz lecimy na bossa. Już będziemy mieli drugi poziom tutaj stuprocentowany. Więc teraz przed czas na bossika. No, jest i boss. Zobaczymy, jak sobie z nim tutaj poradzimy. Jestem tego bardzo ciekaw. Przy okazji sobie trochę otworzę jogurtu. Muzyka z Dark Hollow nie pasuje tutaj. To już ja wam tutaj powiem, że ta muzyka kompletnie tu nie pasuje w moim skromnym zdaniem. Już lepiej jakby tutaj ta oryginalna ludka leciała, bo ona była bardzo wpasowana w klimat tego poziomu. No ale... Skoro twórcy planowali taką na początku, no to nic mi do tego w sumie. Nic mi do tego w sumie, jak to mawiają. Ja mógłbym się tutaj oczywiście sprzeczać, oczywiście, że tak. No ale finalnie co ja mogę mieć do tego? No nic. Okej.
Dobra, lecimy. Pyk. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Dokładnie tak. Tu nawet nie ma tej skrzynki. No nie ma, czyli prawdopodobnie nie planowali jeszcze tej skrzynki tutaj dodawać. Czyli w inny sposób zdobędziemy 100%. W zupełnie inny. O ile zdobędziemy jakiekolwiek 100%. O ile w ogóle można mówić o 100% tutaj. Tak szczerze. To po co jest wtedy ta ten? A, to jest taka pusta grota dla zasadzie, żeby była pusta grota, okej. Aha, on ma takie kurde dziwne łapska bokserskie. Tak mogę to ująć. Okej, mamy dwa życia tylko, więc no jest bardzo dobrze, bym powiedział, jest kurde cool. Kurde, trzeba to jakoś inaczej ogarnąć. Trzeba pyk, tak zrobić. I tak, dokładnie. I teraz raz jeszcze. Uhu, uhu, dobrze. Dawaj, pyk. I pyk. Żebyśmy szybko tam podlecieli. Dokładnie, bo tam smok jest, który i tak nam nic nie powie. Dokładnie. No bo ma nas w dupie. Ma nas w dupie. No, polećmy najpierw tutaj. Dobra, tam to nie działa, z tego co widzę. No i jakby po co jest ta sekcja w takim razie, skoro nie ma tu klejnotów? Nie rozumiem tego. To jest taka sekcja, byleby była? Nie kumam tego strasznie. A tu w ogóle się nie możemy dostać do góry. Pył jest za mały. Okej, no to jedyne co nam tutaj pozostaje, to stąd iść, no bo kurczę. Nie polecimy tam wyżej, już nie ma nawet takiej opcji. Ale ja mam zachrypiały głos dzisiaj, kurde, z rana. Dobra. Oh yeah. Dokładnie. Pyk, 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 kurde, dawaj. Okej. Tyk, 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 tyk. I mamy drugiego smoka. No i mamy naszego kurde bosika, Żaka. 60, ponad 60 smoków mamy uratowanych już, więc... Spadaj stąd, gościu. Idź stąd, widzisz? Idź stąd. Spokojnie, my cię zaraz pokonamy, gościu. To jest tylko kwestia paru ciosów. A raczej paru szarż w twoją stronę. A, widzisz? I po co ci to było? O, 25 spadła. Do lawy.
Ale co mi z tej 25, jak i tak przecież nie zrobię tutaj 100%, więc co mi to da? Dobra, czyli ile mamy? 3 poziomy zrobione już mamy. To wypadałoby teraz jakiś już inny poziom zacząć, skoro zacząłem moje ulubione poziomy teraz. Znaczy powiedzmy moje ulubione poziomy. Więc może teraz polećmy na Dark Passage. O, to będzie dobry pomysł. Chociaż tego poziomu też pewnie nie zrobimy na 100%. No, muzyka z pierwszego poziomu to jak najbardziej oczywiście tu pasuje. Nie żeby coś. Nie ironicznie. Sami wiecie, że kiedy mówię coś teraz nieironicznie, w tym wypadku takim tonem, no to raczej to ironicznie powiedziałem. O-o, zero żyć mamy. Houston, mamy problem. A, jednak jedno życie mamy. Bo już nie ogarnąłem. What? Co on robi? Czemu on wypluwa jakimiś jastrzębiami? Co jest grane? Chciałbym zapisać, dokładnie tak, dziękuję wróżko. Ale masakra, kurczę pieczone. Muzyka z pierwszego poziomu w świecie piątym. Znaczy z pierwszego świata, przepraszam, co ja gadam. Bo to jest muzyka z pierwszego świata przecież, z Artisans. Ja wiem, ja sobie zdaję sprawę, że to jest prototyp i tak dalej, że takie rzeczy teoretycznie nie powinny mnie dziwić, ale kurczę, trochę niepasujące to jest, tak czy siak, w moim odczuciu. Kurde, ale jestem teraz w dupie, z zeroma żyćmi muszę lecieć. Kurczę, korci mnie, żeby lecieć dalej i robić to pseudo 100%, tylko że z drugiej strony ja wiem, że i tak ten. I tak tej gry nie zrobimy na 100%, więc... A chciałem już do exitu lecieć, nie? A, tutaj już byłem. Ale tam i tak nic nie ma chyba. Nie, nie widzę tutaj nic. To jest ten pył. I co jedynie są te psy. Teraz pytanie, jak ja sobie z tym poradzę. O, proszę bardzo, tak trzeba było to zrobić. O, o to chodziło, o to chodziło. Trzeba było to tak zrobić, na spokojnie. Znaczy powiedzmy na spokojnie, trochę na wariata, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Jest tutaj jakieś pasywne zwierzątko, żebym mógł, nie wiem, cokolwiek.
No prawie wszystkie smoki mamy, prawie wszystkie. Ale to jest zdecydowana różnica, prawie to jest zdecydowana różnica. Ale przydałyby się tutaj jakieś te... jakieś pasywne zwierzątko, żeby mógł się wyleczyć, no kurde, proszę was. Mówię, odkąd nie ma tych dialogów smoków, które nie były oczywiście jeszcze planowane do wszystkich, to tą grę się szybko strasznie przychodzi teraz. O, takie coś trzeba było zrobić, takie coś dokładnie. I co, będzie tutaj ostatni smok? A, tutaj musimy teraz lecieć. O Jezu, tu są psy! O nie, diabły są! Ja to chcę przeżyć! Dobra, najpierw tutaj wybiliśmy to towarzystwo z tej strony. Teraz tam pozostał diabeł i te dwa żółwie zasrane. A, dwa diabły, to jeszcze lepiej. Dobra, zobaczmy w takim razie. Okej, okay, udało się. To teraz już ostatni został. Diabeł i ostatni żółw. O, udało się. Pyk. Ładnie, 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 ładnie. Ładnie pociśnięci zostali. No dobra, no to teraz możemy powiedzieć, że mamy pseudo 100% zrobione, bo tutaj jednego smoka nie ma. Ani 5 klejnotów, więc elo benz. Nie ma nas. Żeśmy se poszli. Nie ma nas, nie ma nas. Dobra, cały czas mam 0 żyć, co nie jest fajne. Kurde, ominąłem typka. Dobra, teraz poczekajmy, aż oni się zmniejszą. I tutaj teraz zaatakujemy towarzystwo. Chociaż jedno życie będziemy mieli, chociaż jedno. O, dwa życia. Super, świetnie. Sobie nadrabiamy statystyki. Więc teraz tak, zostały nam dwa poziomy już tylko, czyli Haunted Towers oraz Lofty Castle i wtedy lecimy już na ostatni świat, gdzie czeka na nas Gnasty. Tylko pytanie, czy Haunted Towers będzie działać, czy to nie będzie jak w przypadku Treetops, gdzie wejdziemy i w zasadzie poziom się będzie crashować. Dobra, na razie wszystko w porządku się robi. W porządku się poziom zaczął. O, jest ta wróżka teraz, co nas całuje. Okej. Okej, okay, czyli teraz mamy wszystko w porządku. Poziom i tak graficznie jest, sami widzicie jak wygląda. No, widać, że tutaj jeszcze nie wiedzieli jakie tekstury dokładnie dać, więc po prostu dali coś takiego, takie defaultowe tekstury. Ale da się to przeżyć moim zdaniem. Wiadomo, że gramy tutaj, mówię, w prototyp, więc nie ma co się tym przejmować. Aczkolwiek śmiesznie trochę ten poziom teraz wygląda, wiecie. Mając z tyłu głowy, że już go graliście kilkaset razy oryginał, to trochę to śmiesznie wygląda z tej perspektywy, jak tak gracie w nieskończony produkt. Dobra, wiecie co, ja się cofnę, żeby ona mnie jeszcze pocałowała, żeby mógł tamtą zbroję pocisnąć. Dawaj, 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 wróżko. Jestem ciekaw, czy tutaj również uda nam się zdobyć. Znaczy, czy tutaj również. Czy tutaj będziemy mieli też taką sprawę jak z poprzednimi poziomami, że nie uda nam się tych wszystkich klejnotów zebrać. To mnie bardzo ciekawi. A
Ale na razie po same dziesiątki zdobywamy, więc chyba jest dobrze, skoro mamy po same dziesiątki. Na szczęście mam dwa życia jeszcze, w sensie no tak, dwa życia, bo zerowe to też jest życie, więc nie mam czym się martwić chyba. Tak mi się wydaje. Aha, i tutaj jest wróżka też. I nic poza tym. Dobra, daj jeszcze całusa, żebyśmy tam tą ostatnią zbroję pocisnęli. Żeby już było z głowy. Okej, i teraz lecimy do przodu. Bang, bang. Robimy, oh yeah, dokładnie tak. O to chodziło, o to się rozchodzi, gościu. 170, dobra. Tu będziemy mieli chyba smoka. A nie, będziemy mieli turbo boost chyba, tak? Tak, ale taki niewidzialny turbo boost. Tutaj w ogóle, o Jezu, ale tutaj tekstury się nie załadowały, ja pierdziule. Ojejku, ojej. Ale ten poziom epicko wygląda. O, i zostałeś pociśnięty właśnie przeze mnie. Przez mła. No ale daj jeszcze buzi, dokładnie. Zobaczmy, co tutaj się kryje. O, zbroje, fajnie. Daj, jeszcze, proszę, jeszcze buzi. A, i wychodzimy tutaj. Dobra, czyli tu mamy z głowy już te sekwencje. I teraz pozwólcie, że teraz polecę tędy. I jak najbardziej. Ponieważ tutaj mamy końcówkę już poziomu. O, tam jeszcze jest ktoś. Kurde, ale tam nie wiem, jak się tam dostać, tak szczerze. O Jezu, dajcie mi przejść, kurde. Mam jedno życie tylko. No, świetnie, dobra, pocisnęliście mnie, fajnie, no ja też się cieszę z tego powodu. O, żyćko wypadło, fajnie, super. Tylko mnie zastanawia, czy jest jeszcze ta druga sekcja, ta wiecie, która. Tam, gdzie trzeba się dalej trochę dostać. Aż zobaczmy. Bo jeżeli nie ma jej, no to wtedy lecimy po prostu dalej do przodu, już kończymy poziom, no bo wtedy ten poziom jest też trochę skrócony o ileś tam sekcji. Jest niby ta sekcja tam, ale no nie wiem, wydaje mi się, że tam i tak nic by nie było, więc zobaczmy. Kurde, no nie wiem szczerze, trudny wybór teraz przede mną. Czy chcę pokazywać to, czy wolę to sobie oszczędzić, bo i tak tam nic nie będzie? Kurczę, nie wiem. Trudny wybór przede mną.
Kurde, ja nawet tutaj zdążyć nie mogę. Jeszcze raz, niech mnie wróżka pocałuje. Niech mnie wróżka pocałuje, może zdążę jeszcze. Szybko, na pełnym speedzie, na pełnym speedzie, na pełnym speedzie, Spyro. Szybko, 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 szybko. Było blisko, gdyby nie ten, kurde, frajer. Dobra, tych fajansów ja omijam, bo nie wiem, nie jestem zainteresowany bitką z nimi. Teraz trzeba będzie się rozpędzić i zobaczyć, czy tam faktycznie jest sens w ogóle lecieć. Bo jeżeli nie, no to trochę lipa, to wtedy trochę czas tracimy niepotrzebnie. O, jeszcze specjalnie mnie gra chciała tu zablokować. Hehe. Nie tym razem, gierko. No tutaj jest smok, ale nie będzie tej specjalnej skrzynki, więc będziemy mogli tutaj zaraz lecieć do domu po prostu. Kończyć poziom. Fuck, nie to chciałem zrobić. Znaczy, chciałem to zrobić, ale za wolno to zrobiłem, o to chodzi. Dobrze, udało się! Wow! Oh yeah, udało się ich pocisnąć. Trzeba było się trochę skupić, ale się udało. Dobrze, 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 dobrze. I teraz przez cały poziom już będziemy tak naelektryzowani tą miłością. Bardzo dobrze, o to chodziło. Ale nie zmienia to faktu, że i tak czy siak byśmy nie zrobili tutaj 100%, więc ja zrobiłbym tutaj klasyczne po prostu sayonara. Zrobiliśmy tyle, ile potrzebowaliśmy, czyli 69% mamy już. I teraz lecimy do Lofty Castle. Dobra, więc teraz tak. Więc teraz tak, będziemy musieli za pomocą tego portalu się dostać, znaczy tej platformy, która będzie nas unosić. No i co? I zaraz będziemy mieli, kurde, ostatni świat i koniec gry. Więc tym samym koniec tego let's playa. Kurczę, niedzielny let's play będzie ukończony już. No to bolało, to było niefajne, to bolało. I mamy znowu zarożyć, klasycznie już. Przy tym zero będziemy cały czas siedzieć, nie żeby coś. To już wam mogę tutaj zaspoilerować, że na 100% tak będzie. Lofty Castle, dobra, sprawdzamy. Jeżeli Lofty Castle nie będzie działać, to lecimy już po prostu na szósty świat i ostatni. No, muzyka z Dark Hollow kompletnie nie pasuje. Dobra, wiecie co, ja tu nawet nie będę robił 100%, po prostu grzejemy do przodu. Walimy. O, jeszcze się gra skraszowała. Dobra, wiecie co? Słuchajcie, plan jest taki, ponieważ i tak nie zdobędziemy tutaj 100% w tym poziomie i ogólnie w tej grze. Więc po prostu lecimy do przodu. Sprawdzamy tutaj ewentualnie, czy są jakieś minimalne zmiany. Na razie nie widzę żadnej, na razie widzę, że poziom wygląda tak jak w finalnej wersji. No i co? I będziemy po prostu lecieli dalej z koksem, no. Bez takiego zbędnego przedłużania. I tak nie zrobimy tutaj 100%, więc zrobimy tyle, ile będzie trzeba. Oczywiście wróżki będziemy ratować, dlatego że, kurde, wróżki są ważne w tym poziomie. Bo bez nich się nie przedostaniemy dalej. Taka jest prawda. Dobra, spadamy teraz w dół. Tutaj nie ma tych nawet garnków, tych takich specjalnych, gdzie były te klejnoty u góry, żeby wiecie, żeby je tak podpalić i potem wskoczyć w tego klejnota, żeby one się zniszczyły. Tak więc tutaj tego nie ma, to już zauważyłem. Tak więc moje bystre oko akurat zauważyło takie detale, taką zmianę w detalach.
i lecimy po prostu dalej. Bez tutaj żadnego zatrzymywania się. Lubię bardzo muzykę z Dark Hollow, ale kurde, ona tutaj cholernie nie pasuje moim zdaniem. Moim zdaniem po prostu ten soundtrack tutaj w ogóle nie pasuje. Okej. Ty, to sam możesz sobie jedynie kurde podmuchać tym. A nie, kurde, do mnie z pacynką wyskakujesz. Bardzo dobrze, o to chodziło. I teraz trzeba się przedostać. Dokładnie tak. tak jest, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Olewamy tutaj tych diabłów. O, proszę bardzo, jak pięknie uniknięte zostało. No i bardzo dobrze, o to chodziło. Teraz lecimy. I dobra, tu jest exit do exit z poziomu. Ale ja bym chciał jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Ja tutaj sobie zrobię save state'a. Ja nie będę teraz w ogóle save state'ował, tylko polecę sobie zobaczyć jeszcze jedno pomieszczenie. Trzeba by na pewno ono się jakoś super nie różni od finalnej wersji. No może nie w taki sposób. No, ja teraz tutaj mówię, polecę zobaczyć jeszcze jedno miejsce, bo jest jeszcze jedna miejscówka, której nie pokazywałem. Bo jestem ciekaw, czy ona się jakoś różni w wersji prototypowej, czy oni w ogóle coś tam pozmieniali, więc... Zobaczmy, tylko jak teraz się tam przedostać? To jest dobre pytanie. Dobra, więc teraz zobaczmy, jak mniej więcej to pomieszczenie się będzie prezentować, bo jest jeszcze jedno pomieszczenie, którego ja nie pokazywałem i jestem ciekaw, czy ono zostało normalnie, czy coś się tam pozmieniało, ale chyba normalnie zostało, więc najwyżej sobie zrobimy po prostu F3 i tyle. Tutaj jeszcze nas nie było. Ale tu chyba nie będzie jakichś super wielkich zmian, tak szczerze. Tu nawet nie ma podwyższenia, przez co życie nie ma dodatkowego. No, okej. Tu będzie chyba smok, z tego co pamiętam. Ale niepotrzebnie F1 zrobiłem. Aj. Tak. I tutaj? Co będzie? A, moja śmierć. A, bo ja zero żyć mam, dobra. Dobra, to nie ogarnąłem trochę. Dobra, więc teraz co tutaj będzie? A tam i tak nic nie będzie. Dobra, to idziemy stąd. Strata czasu, tak na dobrą sprawę. Idziemy do exitu, moi drodzy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Lofty Castle. Cały poziom seksplorowany. I lecimy do domu. Lecimy do domu. Oh yeah, dokładnie. No i tyle, tyle w temacie. Lofty Castle zaliczony. To, co chciałem pokazać, to pokazałem. Dobra, teraz lecimy do baloniarza. D-
do niego było tędy, z tego co pamiętam. Tak jest, tędy. Świat mechaników? O kurde. Aha, nie ma kurde oficjalnego świata tego. Nie ma tego oficjalnego świata Gnastiego. Tylko zaczynamy już na pełnej. Okej, czyli nie ma oficjalnego świata Gnastiego. Tylko lecimy już z tym tutaj. No i beczka się zbagowała, czyli standard, jeżeli chodzi o prototyp Spyro. Okej, to teraz z boku stale teraz. Kurwa. Myk. Myk. Kurwa. Pierdolę. Myk. 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 O, i o to chodziło. O to, kurczę pieczone, chodziło. To chciałem zrobić. Ale życie by się jakieś przydało, nie żeby coś, bo ja bym potrzebował chociaż to jedno życie. No jeszcze nie padłeś? O, 25. Super. W ogóle mamy ten? Dwa smoki. Gnorkko, mechanist. Okej. Okay. To fajny mechanist, skoro nawet tego. Skoro nawet nie mieliśmy żadnego wprowadzenia do tego świata. Ale szczerze, ta muzyka nawet pasuje tutaj. Tak jak się wsłucha dokładnie w soundtrack. To nawet fajnie tutaj ten sobie leci ta muzyczka. Nawet pasuje, szczerze. Nawet, co nie oznacza, że na 100% tak jest, ale... Okej, ale żeśmy go skasowali. Dobra, teraz robimy coś takiego, pyk. O nie, TNT beczka z TNT została, najgorzej. No tutaj troszeczkę twórcy jeszcze nie ogarniali pewnych mechanik. Co widzimy, jak to wygląda teraz. Jakie ma przełożenie na rzeczywistość. Dara, padł. Ale z tym było kurde pierdzielenia się. Uwaga, TNT. Dobrze. Dobra, walić już nawet ten klejnocik. Już nawet nie warto, po prostu nie warto. Lećmy po prostu dalej i tyle. Tylko pytanie, gdzie ja mam teraz do przodu iść? To jest dobre pytanie. A, tutaj jest jakieś przejście. Ale nie, tu przecież byłem. Co jest? Nie rozumiem teraz. Skąd ja mam polecić tam?
Tam przecież sobie jeszcze przeciwnicy. Chyba że ja w złą stronę poleciałem, ale wątpię w to, kurczę. Nawet przejścia nie ma. Gdzie ja mam iść teraz? Ty, bez kitu, bo zgubiłem się. Tam są jeszcze przecież przeciwnicy, ale jak ja mam tam do nich dolecieć? Przecież ja tam do nich nie dolecę za Chiny. Mogę spróbować, ale nie dolecę. Na bank. No mówiłem, że nie dolecę. Tu nie ma jakiegoś wiru, który by mnie tam zabrał? Nie, nie ma. No kurde. Wygląda na to, moi drodzy, że to jest chyba koniec już Spyro The Dragon prototypu. Gra tutaj nie chce dalej ruszyć. O, jeszcze się nawet skraszowała. Ale dobra, to już mniejsza z tym. Nie możemy tak czy siak dalej ruszyć, więc teoretycznie skończyliśmy już prototyp Spyro The Dragon. Ja jeszcze tylko szybko w internecie zobaczę, czy aby na pewno tam dalej coś jest, czy tam dalej się da dostać. Jeżeli tak, to w tekście będziecie mieli napisane, czy tam się coś w ogóle pozmieniało w tych poziomach, a jeżeli nie, to tym bardziej będziecie mieli napisane w tekście teraz tutaj obok mnie, po mojej lewej stronie, tylko że ja pokazuję w prawo, więc to bardziej w tę stronę tutaj będzie tekst jakiś napisany. No i przyszliśmy Spyro The Dragon Prototype, wersję z czerwca. Nie spodziewałem się takiego finału, tak szczerze. Wbrew pozorom. No i co, moi drodzy, to by było na tyle, kurczę, pieczone. Mam nadzieję, że wam się seria podobała, że w sposób ciekawy i informatywny była ona prowadzona. Napiszcie, czy wam się podobał prototyp Spyro The Dragon. Co wam się podobało, co wam się nie podobało. Czy macie podobne zdanie jak ja. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. I gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Facebooku oraz na Discord. Linki do moich socjali są podane w opisie. Z mojej strony to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć, do następnego razu. Świetny finał, nie powiem, że nie. Siemano wszystkim, jestem z powrotem. Słuchajcie, wróciłem jednak, bo okazało się, że nie do końca wam powiedziałem prawdę, jeżeli chodzi o ten poziom. Bowiem na początku się zmniejszę do właściwie takich rozmiarów, dlatego żeby nie był za duży na kamerce, bo nie na tym to polega. Wszystko się nagrywa pięknie? Nagrywa się pięknie, okej. Słuchajcie, pamiętacie, jak mówiłem tutaj, że teoretycznie poziom się skończył, że już nie możemy iść dalej? Otóż nie pomyślałem, że jeszcze tutaj na dole jest coś. Jak widzicie. No, jak widzicie tutaj na dole coś. Jak widzicie tutaj na dole coś jest, czym możemy się oczywiście dostać na stronę tamtych piratów, znaczy piratów, tych gnorków. I ja szczerze powiedziawszy o tym nie pomyślałem. Fajny to jest nawet patent, muszę przyznać. Szkoda, że tego nie ma w finalnej wersji. A może nawet i lepiej, bo w sumie patrząc na tym, jak na to, jak tym się tutaj poruszamy, to raczej nie dałoby to rady nas ten. W sensie dałoby radę to jakby nas udźwignąć, tylko tu chodzi jakby to można powiedzieć o to, no że sama ta platforma, jak widzicie, sama w sobie jest niestabilna strasznie. No i tak to się właśnie kończy. No, tak więc... No, tak więc podróżujemy sobie tą właśnie oto... tym stosem skrzynek do gnorków, którzy na nas czekają. Okej, dobra. Utrzymaj się, Spyro. Dokładnie. Oh yeah.
Utrzymuj się, utrzymuj się. Okej. Okay. O, dokładnie tak, dokładnie tak. Teraz stój na tym, stój. I trzeba będzie... No, dokładnie, o tak, 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 o to chodziło. O to chodziło, żebyśmy się tutaj mogli dostać. Super, świetnie. Czyli jednak nie do końca jeszcze skończyli. Czyli jednak nie do końca, jak widzicie, skończyliśmy jeszcze z tym poziomem. Czyli jak widzicie, nie do końca skończyliśmy jeszcze z tym... Kurde. No, czyli teraz będziemy mogli skończyć już oficjalnie z tym poziomem. Bez zbędnego przedłużania i kombinowania swoją drogą. Mhm. Dobra, bez zbędnego kombinowania będzie można skończyć z tym poziomem. I tak ich załatwimy, o właśnie w taki sposób. Nie chcę tutaj ryzykować, ale boję się, że... No właśnie. O, dostał. Dobrze, świetnie. Udało się. Oberwał śmietnik jeden. Dobra, tutaj mamy teoretycznie checkpoint. Zobaczmy, czy tutaj cokolwiek się zmienia, bo jestem po prostu tego ciekaw. Tam mamy tą sekcję. Tam, gdzie są te. Tutaj mi się wydaje, że tej skrzynki nie ma, więc teoretycznie byśmy poleźli na darmo, bo tam prawdopodobnie są puste pomieszczenia, ale zobaczmy. Zobaczmy, upewnijmy się. Klejnoty mogę zabrać, ale i tak nie robię tutaj 100%, więc no. A, tu mamy the end, czyli koniec poziomu, okej. Więc tędy jeszcze nie lecimy w takim razie. To mamy w sumie poziom przesunięty, w sensie zakończenie poziomu mamy przesunięte. O, i tutaj powybuchali sobie, nice. To zbierzemy. Aha, a tutaj mamy z jakiegoś powodu beczki, ale nie ma nikogo, więc teoretycznie nic tutaj nie mamy. Okej, okay, czyli możemy teraz tędy gnać w takim razie. Zobaczmy, co tam będzie i kończymy poziom. O, i tutaj tylko smok jest. Bez niczego w zasadzie. Czyli tak jakby trochę na darmo żeśmy tutaj przyszli. No dobra, to co? Kończymy poziom w takim razie. Aha. Tak, mamy wyjść teraz z tego poziomu. Mhm. Czyli sobie stąd nie wyjdziemy w takim razie. No patrzcie, nawet podchodzę, robię cokolwiek, nie mogę po prostu stąd wyjść. A. No nie da się stąd wyjść, po prostu nie da się stąd wyjść. Na 2. O, mamy nawet jeszcze więcej smoków niż powinniśmy mieć.
Powiem wam szczerze, ja tego nie kumam kompletnie, nie kumam tego. Jak mam skoczyć ten poziom, jak to w ogóle ten... Jak sobie to twórcy w ogóle wyobrażają. Tam jest balonista, możemy w sobie do niego wrócić. Może on tam, ten... Może on coś nam powie ciekawego. Moglibyśmy wrócić, a przynajmniej spróbować. Ale nie wiem, czy to będzie aż takie proste, żeby teraz wrócić do niego. Możemy spróbować. Nie problem dla mnie. Kurde, czegoś tutaj nie rozumiem w takim razie. To po co jest ten poziom, skoro nawet go nie możemy zrobić na 100%? Ani w ogóle... Znaczy, to swoją drogą, ale... Nie możemy potem pójść do następnych światów. Wiecie co? Nie będę już się bawił żadne... powroty ani niepowroty. Zobaczmy na YouTubie, jak to wygląda. Bo ja widziałem, że niby coś takiego jest, że ten... Że... Że są tam niby jeszcze te dwa poziomy plus boss, więc zobaczymy, jak po prostu się to będzie prezentowało. Nie chciałem tego robić, no ale trudno się mówi. Najwidoczniej musi tak być. Film jest z kanału HWD405, jakby co. I właśnie on tutaj pokazuje, jak mniej więcej wygląda ten świat mechaników. Jak to ujął. No, on leci do przodu. I co robi? Aha, tu nawet zginąć nie można. Nie kumam. Czekajcie chwilę. Może inaczej. Dobra, zróbmy coś takiego. Wszystko jest w porządku. Tak, wszystko jest w porządku. Przebijmy. I użyjmy jakiegoś kodu, bo na to wygląda, że nie dostaniemy się do... L1, L2, R1, L2. Okej. Tak więc możliwe, że nie dostaniemy się do następnego tego, do następnego poziomu bez wpisania kodów i będzie trzeba chyba tak zrobić, tak więc zróbmy coś takiego. Go. Dobra, jak będziemy wchodzić do jakiegoś z poziomu, będziemy musieli chyba użyć kodu, tak mi się wydaje. Tak więc zobaczmy. Dobra, zobaczmy. Dark Passage. L1, L2, R1, R2. Nie, to nie działa. To nie działa. A przynajmniej teraz nie działa. A to wygląda, że to nie będzie chciało działać. Spróbujmy raz jeszcze. L1, R2. Robię to w różnej kolejności. Nie, nie chce działać. To po prostu nie chce działać. Czyli po prostu ten poziom się już nam nie załaduje. Szkoda, myślałem, że tak będzie, że się załaduje. To po prostu łatwiej będzie, jak zobaczymy już, co tam będzie do końca gry. Zobaczymy, czy dużo nas ominie wtedy. A więc, let's go. Dobra, jestem z wami z powrotem tutaj. Jest to materiał od HWD405, jak możecie zobaczyć. I od razu mówię,
chciałem to pokazać wam inaczej, ale no jako, że gra mi nie pozwala, bo nie chcę mnie wziąć do tych następnych poziomów, to zobaczmy sobie, jak mniej więcej te poziomy się prezentują. Zobaczmy sobie. Trochę przyspieszyłem. Okej. Widzę, że coś takiego tutaj ma miejsce. Aha. Dobra, czyli Spyro tutaj zginąć nie może. Przez... No, gra się skraszowała. To jest chyba normalne, że się gra tak często kraszuje. Aha, i on może sobie po wodzie biegać. Tutaj. Okej, okay, czyli teoretycznie nie może zginąć. The end. Aha, to nawet nie ma nazwy poziomu. I zobaczmy, czy tutaj są jakieś zmiany. Nie, to w sumie ten poziom wygląda jak prawie że finalna wersja. Tak trochę mówię, skipuję, bo chcę zobaczyć, czy coś nowego tutaj jest. Aha, jest tutaj platforma, która powinna cię zabrać do domu, że tak powiem, zakończyć ci poziom. Gnasty's Palace, czyli ostatni... A nie, Place, nie Palace. A, i tak się prezentuje konfrontacja z Gnasty's Gdorkiem. Ten poziom nawet nie jest skończony. Bo jest pewnie w 70, może 60% zrobiony. Mówię, to wszystko by inaczej wyglądało, gdyby nie fakt, że po prostu gra mi nie pozwala tam dalej pójść, więc... Jako zakończenie, a chcę, żeby było jakiekolwiek zakończenie tego let's playa, to po prostu... No zaraz wiem. No zaraz sobie sam dobrze. No i po prostu nawet nie mam mowy, jak tego skończyć, nie? Więc chcę wam to pokazać, jak to będzie wyglądało teraz tutaj. I widzę, że wygląda to dosyć ciekawie. Szkoda tylko, że no mówię, no nie mogę wam tego pokazać jako ja, tylko muszę pokazywać filmik na YouTubie. Ale link do tego filmiku będziecie mieli w opisie. Ale widzę, że chyba mnie nic nie ominęło, nie pokazując wam tych dwóch poziomów. Gnasty w ogóle dziwnie wygląda strasznie. Masakra. Masakra w ogóle. I ten poziom nawet nie ma żadnych klejnotów ani nic. Okej, czyli tutaj nic takiego nie ma. Gnork Cove, The End, Gnasty Palace. Gnasty Place, sorry. Co ja mam z tym Palace? Okej. Czyli w sumie można by powiedzieć, że to by było na tyle, moi drodzy. Teraz już oficjalnie całą grę wam pokazałem. Link do oczywiście tego filmiku macie w opisie. Ja już się nie będę powtarzał. Sami pamiętacie, co mówiłem, zanim zakończyłem tę sesję. Tylko co jedynie powtórzę, że mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten let's play. Wbijcie na socjale, linki są pozostawione w opisie. Jeżeli jesteście nowi na kanale, to zapraszam do subskrypcji. Oczywiście obowiązkowo dzwoneczek kliknijcie, aby mieć powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. No i co? To by było na tyle. Ja to nagrywałem 6 czerwca. Teraz z przerwą trochę małą, czyli o 12.52, prawie o 13.00 skończyłem. I co? Dzięki za uwagę, trzymajcie się i cześć!